can even get some cars. Cześć, witajcie moi kochani widzowie, z tej strony TaxiZerta, ja nie wiem po co mi słuchaweczki, moje krakeny ukochane. Witam was w kolejnym odcineczku serii Zagrajmy Razem w Jakes & Widget. A dzisiaj słuchajcie, odbieramy wartę, na początek odbieramy wartę, mamy 10 milionów hajsu. No troszeczkę się nazbierało, bardzo dobrze się nazbierało, bardzo, bardzo dobrze. O kurcze, widzę, że tu wszyscy mają kozackie itemsy, no proszę. Dobra, dzisiaj możemy się spuścić w kiblu. If you know what I mean. Dobra, a resztę sobie obchniemy. Nieważne, słuchajcie, moi drogie dzieci, szczęście to nic. Dobrze, słuchajcie, teraz modlimy się, żeby to był jakiś dobry epik. Bo jak nie będzie epika, to wkurzycie Patryka i nie ręczę za siebie. 3, 2, 1. Allah Akbar! Uluju! Nie brzydziasce! Fajne są! 24 poziom, słuchajcie, już mam. Ja pierdzielę, jestem lepszy niż 99,99% graczy. Kto jest taxi kozak, taxi carry, co nie? Dobra, to też sobie tu wrzucimy. A w sumie to możemy... O! To będzie, słuchajcie, do wrzucenia. To będzie do wrzucenia do kibelka na jutro, a właściwie to na za godzinę, ale wtedy już będę spał, bo słuchajcie, do szkoły trzeba jutro iść. A wiecie, jak to z tą szkołą bywa, nie? No, że rano wstajesz, dupy dajesz i... No i tyle. Jesz śniadanko i bailando. No dobra, słuchajcie, możemy liczyć na to, że mamy jakkolwiek, chociaż odrobinkę szczęścia, w odświeżaniu gabinetu magii i spróbujmy. Ile tutaj jest? 71% już. Dobra, 3, 2, 1 i bęk! Nie, zupełnie nie tak miało to wyglądać. To miało wyglądać troszeczkę inaczej. Ale jeszcze raz pokuszę się do dwóch razy sztuka. Nie wierzę. Boże! Czy ty to widzisz? A, Boga nie ma, zapomniałem. Dobra. Kurde, no. Kurcze. Fuck. No po prostu nie wierzę. Nie, słuchajcie, nic nie mam do Boga. Jeśli wierzycie, to wierzycie. Jeśli nie wierzycie, to w sumie mnie to nie obchodzi, bo to nie zmienia mojego podglądu na was. Dobra. Rozdajemy swoim ziomkom poziomki. No... Cóż, trzy grzyby już zmarnowałem na sam gabinet magii. Kurczę, nie wyszło, szkoda. Znowu ten odbyt, o Jezu, kurde. Ja typa muszę szybko zabić. A to skąd? Cóż to za prezent z RT? Nieważne, nie wnikam. Aha, mam tyle tego samo, tak? No dobrze, to do 230 tysięcy leci. Dobra, siadło. Tutaj jeszcze troszeczkę i to też do 230 w sumie. A to do 240 postaramy się. Dobra, nie mamy już hajsu, słuchajcie, rozdaliśmy w staty wszystko. Pięknie, 24 pozycja, spoko, jest git. Dobra, Corpus Reptus Erectus Jebeus Cosmateus Dengs. Dobra, walimy go, mam nadzieję, że wygram. Znaczy, wygrać to może nie wygram, ponieważ to jest wojownik, mało mu hice damage'a i ma w cholerę HP. No, ale uniki. Słuchajcie, spójrzcie, mu to leci tak prosto na ten otwór, znaczy tak ciut w górę i to trafiłoby w jego macicę, nie? A gościu jest rozepchany, no widać, że to był potężny, słuchajcie, potężny... Kumacie o co kaman, co nie? Nie, jestem taki zboczony, słuchajcie, nie słuchajcie mnie. To był potężny gad. Ja już to widzę, ja już sobie wyobrażam. No dobrze, słuchajcie, w sumie to już tak sporo mu zabraliśmy. Ile on ma? No teraz chyba z 30%, nie no, 43, dobra. 43% HP mu zostało. Wbijamy do gildii, no naszej wspaniałej gildii. Siemanko, chłopaki. Chłopaki, nagrywam.
pozdro, al. Standardowa regułka, słuchajcie. No i wjeżdżamy. Wjeżdżamy na portal Gildyny, a tu mroczna snajperka. O kurcze. Kto by pomyślał, że to jest, kurcze, zwiadowca? No ja bym, ja w życiu bym nie powiączył tych faktów. Mroczna snajperka, a to nie mag? A to nie miał być mag? No, nieważne, słuchajcie. Uników robię kilka, no ale nie widzę, żebym robił więcej niż ona. Oj, nie widzę. Oj, nie widzę. No dobra. O, okej. Okay. Zaczynam widzieć. Taksi, jaka seria uderzeń. Kurde, no. No. Wiecie, jak to czasem bywa, co nie? No nie wyszło, ale trudno. Spróbujmy zaatakować. Męczy duszę, bo mnie męczy po prostu, bo już mnie męczy. Dobra, to jest, przypominam, zwiadowca, którego mam nadzieję, że pokonamy, że mi się uda, że jest szansa jakaś. Uuuu, meksykańska fala. Dziena. XD. Dobra, walimy męczy duszę, mam nadzieję, że go pokonam. Oj, nie będzie łatwo. Cisza teraz. Wszyscy cisza w komentarzach. No żeby nie to przed chwilą, to jeszcze może miałbym jakieś tam szanse. Sprawdźmy, czy go pokonamy jeszcze raz. Co to za moim oknem się dzieje tam? Ja pierdziele. Walą się w odbyty jakieś, kurde, małe gnojki. 13 lat, no. To nie fair. Nie, no proszę, taksi. Są Unix, please. Nie ma sprawy, Erban. Trzymaj się, brachu. Dobra, atakujemy go po raz ostatni, please. Żebym go pokonał, będę naprawdę ucieszony. No ale gościu ma 90 poziomów więcej ode mnie, to zrozumiałe, że na pewno nie jest łatwo. Bo ma wszystkich statów więcej ode mnie, oprócz szczęścia i inteligencji i siły. Ale inteligencja i siła tutaj... No jakby na to nie patrzeć, nie ma większego znaczenia, no ale ma 90 poziomów więcej, a to ma znaczenie. Tak, to już ma znaczenie, słuchajcie, to już ma znaczenie. No nie, no nie siądzie, no gdzie? Kurde, kurcze, Bela. No nie siądzie, no nie siadło, dobra, do 4 razy sztuka, pomijam i... Uff, pyte jeża! Ja pierdziele, złoty 83! O kurde, ja pierniczy. Wow, gdy już, słuchajcie, tracicie wiarę i tu nagle taki jeb, taki kabut, nie, z dupy w ogóle, what the fuck. Co się stanęło, ale widzicie, do 4 razy sztuka, zlepek potępionych dusz. Czy uda mi się pokonać tego oto maga? Oj, będzie ciężko, ale kto jak nie ja, kto jak nie taksi, może jakiś kryty taksi? Masz 40% na kryta, to może jakiś kryty? Co ty na to? O, super, widzę, że się posłuchał, o, widzę, że chłopak słucha. No. O, Jezu, 12 tysięcy HP! Przecie to pobiło, słuchajcie, mój poprzedni rekord, gdzie zostało 70 tysięcy. 12 tysięcy HP! Woluju! To tak jakby mu nic nie zostało. Ja pierdziele. Szlak by go trafił. No nic, słuchajcie, rzucamy to w pizdziec. Suka, bliat, na chuj. Dobra, i lecimy na jakąś golaskę. Gwiazda, porno i dukaty, dobrze. Dobrze, i to, słuchajcie, też jest mag. To też jest mag. Mam nadzieję, że nie ma tyle szczęścia, co nasz poprzednik. Kurde, jaki nasz poprzednik? Ziomuś z lochów, po prostu. No, maguś. No, troszeczkę się rozkręcił, ale jak na takiego starego dziadka, to też słabiutko, tak? Szwana tutaj dostaje kryty po 2 miliony, po 1 500 000, niech będzie, to prawie tyle, co 2 miliony i to jest słabe. Dobra, taksi, dawaj ją. O, będzie ciężko. O, będzie. Ale krytami to sypie fest. Dobrze, słuchajcie, spróbujmy po raz drugi. No ale ja tu liczę, strasznie liczę na Magusia. Ja wiem, że on może naprawdę dużo zabrać. Dobra, słuchajcie, ostatni atak. Ostatni atak, skup się. Barbar, super kryt.
No ja do ciebie, chłopcze, nigdy nic nie miałem. Barba! Ale sypi krytami! Cztery pod rząd, what the fuck, co się dzieje? Dobra, Maguś, postaraj się. Jest? Super kryciol. O, zapomniałem Steama wyłączyć, przepraszam. Już wyłączam. Jest, jeszcze przeżył! Ej, mamy 3 600 HP, to jest do wzięcia! To jest do wzięcia, come on! Fuck, dawaj taksi! No nie, no co to za kryt? No taksi! O, fuck! No... Dobra, spróbujmy jeszcze raz, może tym razem. Barbar tutaj naprawdę ostro, ja widzę, że Barbar to kara. Barbar to jest karambożerca, nie? Super, mamy 4 miliony HP już w tym momencie. No, jak tego nie wygram, to po prostu, no nie wierzę w nasz team. Dawać. Nie, to już jest wygrana. Ja tego nie mogę przegrać. Nie ma opcji. Nie, ja po prostu tego nie przegram. No, już nie ma opcji. Jest. Super taksi. Ty to jesteś, gościu. Aż się napiję. Dobra, udało się, słuchajcie, udało się, 800 tysięcy, ja pierdzielę, udało się, pokonaliśmy kolejnego przeciwnika i zdobyliśmy fajny przedmiot dla naszego, jest, lepszy, dla naszego barbarzyńcy, słuchajcie, nasz barbarzyńca to jest teraz taki męski barbar, że, ale słuchajcie, super, przepraszam, super, słuchajcie, dziewczynka z zapałkami, co? Dziewczę z zapałkami i to jest słuchajcie, zwiadowca, który ma tylko 5400 zręczności, więc tak czysto teoretycznie to może jest do wzięcia, 250 poziom. No tylko, o dobra, Maguś tutaj już Maguś zaczyna sypać krytami, no ale też sam obrywa kryty po 700 tysięcy, nie? Dobra, słuchajcie, ją spróbujemy tylko raz pokonać. Dobra, może dwa. No, ja zabrałem 1 000 000 HP, nie. Dobra, słuchajcie, odstawiamy, czas się wyluzować. Słuchajcie, mamy prawie 85% klasera, to jest duży wynik. Słuchajcie, czas się teraz odstresować i tam się nie bawić. Kurde, gościu... jest dalej ode mnie lepszy, a gość już nie gra ich z czasu. Nie wnikam. O kurczę, ale tu mają itemsy. Ale tu mają, kurczę, itemsy dobre, no. Ale to nic, to ja jestem 24 w rankingu i nikt inny, słuchajcie. No cóż, tak czy inaczej, dziękuję chłopaki, dziewczęta. Będę się powoli z wami żegnał, z tym, że najpierw jeszcze przeczytamy sobie, zgadnijcie co, no zgadnijcie. No przeczytamy sobie co? No co? No wiadomości od fanów, wiadomo. Czego się nie robi dla fanów, słuchajcie. Mam 45% nakryta. Ła, ale teraz karam ostro, nie? Po prostu karam ostro. No i mimo wszystko zaliczyliśmy jeden poziom piekła i jedną wieżę. No to jest super, słuchajcie, super. Dobra, no to lecimy. Jeszcze się napiję. Nie, dziękuję Igor, dziękuję. Jakie ciuchy nosi Marek? Markowe. Oh shit. Przestań mówić, że Boga nie ma, bo nie wiem jak mnie, ale chrześcijanów to strasznie boli, jak ktoś tak mówi. Bóg stworzył człowieka, a ty w niego nie wierzysz. Nie rozumiem tego. Posłuchaj, to jest mój pogląd na świat. Mam wywalone, czy cię to rusza, czy nie. Mam na to wysrane, słuchaj, czy wierzysz w Boga, czy nie. Ja uważam, że go nie ma, ty uważasz, że jest. Daj mi go dotknąć, zapoznaj mnie z nim, to może uwierzę. Tyle ode mnie, pozdrawiam. Turbo Games, pozdrów na odcinku, pozdrawiam. Mam ten sam problem co twój fan. Kupiłem grzybki i nie dostałem. No to Lipson, Wojokox. W Lipson, no nic nie poradzę ci. To pisz do obsługi, nie do mnie. Przeczytaj, please. Mam pytanie. Który trzeba mieć level, aby móc robić wieżę z połącznikami? Trzeba mieć setny level bądź 150.
150 nawet chyba, no już nie kojarzę. Pozdrów na odcinku, Adam, pozdrawiam. Synek, kiedy będzie S33? Nie mam pojęcia i nie gram na nim, więc wywalone. Aga44, hej, pozdrowisz, oczywiście maleńka, pozdrawiam. Aha. Pozdrów na odcinku, Gario, pozdrawiam. Syntex, pozdrowić na odcinku bez, jak będziesz w lochach lub wieży, to disuj przeciwników. No, of course, of course. Patrz chwili wykonania ataku na ilość... Sipałe. Czemu nie robicie lochów gildii? No jak nie robimy? No, to co możemy, to robimy. Agent, pozdrawiam cię również. Simbel ma... wywalone. Kochani, ogarnijmy się odrobinkę. Peszek, peszek, ale dołączymy 100% do loszku i wbijemy 2. Tak jest. Stół z powłamanowanymi nogami, sam pisałem, pozdro. Gratuluję. Pozdro, siki mariki, pozdrawiam. Resztka z PSC, bo tyle mi zostało, chętnie oddam. Kiedy ona to napisała? Wczoraj, to już nieaktualne pewnie. Pozdrowisz moją gildię? Tak, Maćku, pozdrawiam Polish Winners. Czy będziesz grał Wojem na następnym serwie, bo cię oglądam? Nie, nie będę grał na Wojem i nie wiem, czy będzie jeszcze jakaś seria z Shakesa, ta będzie moim ostatnią i przewiduję, to jest jakieś 600-700 odcinków, może lepiej. Zapomniałem ci napisać, że ja też rapuję, może, chyba raczej nie nagramy, pozdrawiam. Nie jesteś śmieszny z tym rymowaniem, pozdro elo, ty w ogóle nie jesteś śmieszny z rymowaniem, czy bez? Peszek. Harmonogram, jako... Pozdrawiam. Nowy żart. Czym się różni policjant od księdza? Ksiądz mówi, pan z wami. Policjant, pan z nami. Aaaa, dobre, dobre. Kiedy koniec serii? Kajman. Nieprędko, nieprędko. Taksi, jesteś najlepszym youtuberem. Dziękuję, pozdrawiam, oczywiście pozdrawiam. Pozdrawiam się na odcinku, Szoleu, oczywiście, pozdrawiam. Słuchajcie. Na koniec może zakończę żartem takim od siebie, podsumowującym 23. pozycja w rankingu. Będzie top 20 wkrótce. Słuchajcie, zakończę takim żartem. Co ma wspólnego balon z przyjacielem? No zgadnijcie, poczekajcie chwilę. Już? Ma wspólnego to, że jak dźgniesz jednego nożem, to umiera tak samo szybko. Aaaa! Jeden i drugi umiera, jak się go dźgnie nożem. Aaaa! Kumacie, żegnam.